trzecia walka zawodowa to jest Łukasz Wawrzyczek, gościnnie u nas boksuje. Reprezentuje go Grzegorz Proksa. Miejmy nadzieję, że jutro też się pojawi jako gość. Łukasz po dwuletniej przerwie wraca do boksowania i życzymy mu wszystkiego dobrego. 72-350, Łukasz Wawrzyczek. Rusza od 4 rund, ale pewnie zaraz nadrobi stracony czas i będzie boksował 12, jak znam życie. Dogadaliśmy się z jego aktualnym menedżerem i tutaj gościnnie Łukasz u nas zaboksuje, z tego się też również cieszymy. Może nie ostatni raz, oby więcej startów, niech nadrobi czas stracony i trzymam za niego kciuki. Przeszedł do grupy zawodowej, próbował zawodowstwa, gdzieś tam za granicę wyjeżdżał. Zmieniał kluby jeszcze wcześniej, prawda? No ale była to taka sympatyczna postać, jak się z nim już wyjeździło na wyjazdy, było bardzo fajnie. Bardzo dobrze boksował i słuchał w ringu. Jest doskonałym technikiem. Tracowaliśmy wiele lat, no bo kadra trwa kupę lat, więc przeżyliśmy dużo miłych, wspaniałych chwil. No nie udało się pojechać na olimpiadę, no ale no, na olimpiadę nie wszyscy mogą pojechać. Łukasz wraca, no dość dużo pracował. Pracował, jak to się mówi, i zawodowo, i pracował, żeby powrócić. Czyli no dość tą trudną pracę wykonał pod kątem, no żeby się przygotować. To jest jednak kawałek czasu. No i w międzyczasie jakieś tam walki, prawda? Tak, walki, ale też, jakby powiedzieć, walki na, nie na takim etapie, jakby on chciał powrócić w tej chwili, bo chciałby powrócić tak jak kiedyś. Istniał, no i wejść w to samo miejsce, a to jest dość długi czas. Ale wróci pod pana skrzydła, jak pan ocenia na tą chwilę jego formę? No na obecny czas, no z powrotem, jak powiedzieć, wracają mu te ciosy, którym kiedyś wygrywał, którym kiedyś pokazał, że jest jeden z lepszych. Prosty, tak? Że, tak, bo jest, to jest dla niego proste ciosy, to jest i dystans. To był zawodnik dystansowy, którym tym odnosił sukcesy i on powinien tym właśnie stylem boksować. A nastawienie psychiczne, czy Łukasz zmienił podejście do boksu? Tak pan mówi, teraz zmienił troszeczkę życiową rolę pracy. Nie, to jest, ja bym powiedział, że Łukasz, o ile chodzi, bym powiedział, że nawet on się urodził z rękawicami. I dla niego jest to jego, oprócz, że on to lubi, to jest jego pasja. To jest jego pasja i on tylko dlatego wraca, że on to lubi. No i właśnie, bo jak nieraz komuś narzuci, że ty masz to robić, to jest inaczej. Natomiast gdy ktoś sam chce to robić, no to właśnie to jest poświęcenie. To jest atut, tak? Tak, to jest dużo wyrzeczeń, dużo poświęcenia. Chcę udowodnić i sobie, no i wszystkim chcę udowodnić, że może jest dobrym zawodnikiem, że jest dobrym sportowcem przede wszystkim. No bo na tym sport polega, żeby rywalizować z najlepszymi. Wrócił, tak jak mówiłem, pod pana skrzydła. Trenuje pan z nim od jakiegoś czasu. Jak pan ocenia teraz tą galę, jak Łukasz się może pokazać? Pana jakby takie nadzieje związane z Łukaszem? No, nadzieje. Właśnie sam powiem, sam się, bo to jest też długi okres czasu, czyli to jest ten brak kontaktu z najlepszymi zawodnikami. Trening to trening, a ring to... Właśnie o to chodzi, że nawet sparingi mogą być najlepsze, ale później, jakby powiedzieć, taki test, czyli aby taki test wyjdzie w praniu, tak? No właśnie, co właśnie, jakie przygotowania, a chociaż uważam, że psychicznie Łukasz jest dobrze, w dalszym ciągu jest zawodnikiem, to jest jakby powiedzieć, i zawodnik jako człowiek, który on psychicznie jest, mocno ma psychicznie. Ale pamiętam 2 lata temu, gdy kończył taki jakby ten okres tej zawodowej kariery, teraz gdy rozmawialiśmy z nim, widać się taki bardziej spokojny, ustabilizowany, jakby tak od niego bije taki duch.
No, bo może tam pewne sprawy były, zaczęło się to już dość dawna jeszcze, jakby powiedzieć, amatorstwa, kiedy tam jego problemy zaczęły się, problemy z kadrą Polski, no, między innymi przez to odszedł do boksu zawodowego. No i w boksie zawodowym, czyli ja bym powiedział, nawet no, nie chcę tutaj powtarzać tego wszystkiego. Jasne. Nie fajnie trafił. Także na tym, jakby powiedzieć, więcej stracił niż zyskał. I to pod kątem finansowym, jak i również jakościowym, bo wiele straci, jakby powiedzieć, z jakości boksu. Ja powiem, że go kilkakrotnie wracał do mnie, kiedy odszedł ode mnie. Ja go musiałem remontować, ja powiem tak, że musiałem go remontować wiele razy, czyli skąd się to bierze, bo ktoś by powiedział, a był pod innym trenerem. Nie, ja nie uważam tego. Ja uważam tylko, że zawodnik, który gdzieś trenuje, a ktoś mu nie zwraca uwagi, nie zwróci mu na jego błąd jakiś, który wykona, nie zwróci mu uwagi, on sobie go przyswoi i jemu się wydaje, że to jest jego, a tu się okazuje, że jego akcje w ten czas idą w dół. W tym wypadku i tu jest cała sprawa, nie, że go ktoś tam przestawiał, tylko tak jak mówię, nie zwrócił mu ktoś uwagi, chociaż ktoś nie wiedział, czym on, co jego było, dla niego było najlepsze, czym on wygrywał, czym on się pokazał w świecie bokserskim. I to jest właśnie cała sprawa od strony, jakby powiedzieć, przygotowania do walki. Myśli pan, że Łukasz po tych przejściach, po tym jakby takim ustabilizowanym, jak ustabilizował swoje życie, ma szansę powrócić na ten najwyższy szczyt Polski w boksie zawodowym? W swoim wieku, jak pan to ocenia, jest szansa? Ja powiem, że z rozmowy, to co rozmawiałem z nimi, to co zauważyłem, życie go nauczyło nie dużo, tylko bardzo dużo. Między innymi można by powiedzieć też przy tym całym sporcie, bo niektórzy zarabiają, a on został, jak powiem, bankrutem sportowym. Ja to tak oceniam. Bo to jest, jakby powiedzieć, no, jego rówieśnicy tam dobrze zostali promowani, byli dobrych promotorów, zaszli daleko, z którymi Łukasz kiedyś wygrywał, bo no, nie, jednak on jest z tyłu, oni są w stosie. Czyli wierzy pan, że może Łukasz jeszcze doszusować do nich? Nie, no ja gdybym nie wierzył w to, no to na pewno by mnie tutaj nie było, bo powiem, że już w tamtym roku, kiedy miał propozycję od trenera Kubitruka i przygotowałem go 4, to było 4 czy 5 miesięcy, żeśmy się przygotowali, chyba nawet 4 do 5, to naprawdę był w świetnej formie, no teraz troszkę gorzej, bo on pracuje, jest to, no ale zobaczymy, bo jest to troszkę też, był taki czas, że nie do końca wiedział, czy on w ogóle będzie startował. No bardzo ciekawie zaprezentował się Wawrzyczek, podobało mi się bardzo, wykorzystał długi zasięg swoich rąk, dobra praca nóg. Widać, że jest troszeczkę taki niedotarty jeszcze, ale mam nadzieję, że teraz w tych następnych pojedynkach już zobaczymy Wawrzyczka w lepszej formie i jeżeli pójdzie w tym kierunku, w jakim teraz po tej przerwie poszedł, te treningi, jakie przeprowadza właśnie na dystans, wykorzystać swój bardzo duży zasięg rąk, bo to jest ogromny atut jego. Mam nadzieję, że będziemy mieli pociechę z tego boksera, że dużo przyjemności nam jeszcze i dużo miłych chwil przeżyjemy dzięki niemu. Ring wolny, runda trzecia. Thank you.
Mariusza Jakubika Osięcimskiego, okejstę. Przyjąłeś na walkę Łukasza? Tak, przyjąłem dzisiaj z panem dyrektorem sportowym Aksamunio Oświęcim, z panem Skórką, zaprosił mnie na walkę. Jestem po raz pierwszy na boksie, jestem pełen podziwu. Przed chwilą właśnie miałem zaszczyt oglądać Łukasza Wawrzyczka po raz pierwszy w akcji. Gratuluję, wyglądało to... No właśnie, jak walka? Jak ocenisz walkę? Myślę, że przeważał i zasłużenie wygrał. Sądzisz, Łukasz wrócił po 2 latach, kibicujesz mu pewnie, bo pojawiłeś się tutaj. Myślisz, że ma szansę jeszcze wrócić na taki najwyższy top bokserski? Znaczy, jako tako jego wiem, że był dobry, ale jako tako po raz pierwszy jestem, tak jak wcześniej powiedziałem, na jego walce osobiście. Podobała ci się sama walka? Bardzo mi się podobała, jestem po raz pierwszy i życzę mu powodzenia. Łukasz znany jest z tego, że walczy technicznie i było widać takie zaangażowanie po tym powrocie. Zauważyłeś serce? A czy serce musiał mieć, żeby wygrać, no i podobało mi się ogólnie i gratuluję mu jeszcze raz. Witam serdecznie. Tak, już jestem po walce, już po wszystkim, po pierwszej walce wyszła bardzo dobrze, wygrana. Cieszę się bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę walkę. Dziękuję kibicom, którzy... Właśnie bardzo spora grupa i doping miałeś większy nawet niż Gwiazda Wieczoru. Tak, cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców Unii Oświęcim, którzy przyjechali do nas, tutaj do mnie, do Siemianowic, kibicować mi. Dziękuję bardzo. Liczę, że będą przyjeżdżać na wszystkie moje starty. I cieszę się, że wróciłem po 2 latach. A dla tych, których nie było, co powiesz o tej walce samej po sportowym aspekcie? Wydaje mi się, że wyszła dobrze. Było tak, jak miało być, tak, żeśmy założyli z trenerem, czyli spokojnie zaboksować 4 rundy, żeby zobaczyć, jak się zachowuje organizm mój po 2 latach, jednak 2 lata rozbratu z boksem jest to bardzo dużo, ale jak widać, wszystko poszło dobrze. Twierdził to również Jerzy Kulej, który chwalił cię bardzo, ale mówił, że było widać jednak tą przerwę, ale powiedział, że ma nadzieję, że wrócisz do swojej dawnej dyspozycji. Tak, ale dziękuję, miło to słyszeć z ust takiego wielkiego mistrza. Dziękuję bardzo i widać, że skoro on to zauważył, to już tak jest, więc pozostaje mi tylko pracować i czekać na dalsze propozycje. Wiem, że rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś, że chciałbyś jeszcze jaką mam dedykację złożyć. Tak, chciałbym tą walkę, już mówiłem przed walką, chciałbym dedykować tą walkę 2 osobom, świętej pamięci mojemu tacie, moim największym kibicem. No i chciałbym zadedykować świętej pamięci Jackowi Czyżbokowi, który był moim przyjacielem i jednocześnie pracodawcą z moimi. Dzięki niemu mogłem tutaj zaboksować. Dziękuję Jacku, dziękuję tato, że mogłem tutaj wystąpić. Okay.